Sat Sri Akal, everyone, witajcie kochani w środę. Ten tydzień jest bardzo busy i może o szczegółach porozmawiam potem, bo teraz mam 10 minut do spotkania w szkole, ale nie w sprawie Arwiego, tylko w sprawie Enai, bo to jest dla rodziców przyszłych rozpoczynających rok szkolny we wrześniu. No i właśnie idę na takie zebranie tylko dla rodziców. Zobaczymy, jak to będzie. Z Arwim wszystko to przegapiliśmy, więc to jest takie moje pierwsze organizacyjne, szkolne zebranie. No, nie wszystko wiem, ale na pewno będzie to takie informujące i dowiem się więcej. I też chyba zadzą nam te takie foldery, które już Arwim dostałam dużo, dużo później, bo mówię, u nas przegapili te nasze dane i nie mieli z nami kontaktu i w ogóle były takie jazdy, że się bałam, że się do szkoły nie dostał, mimo że byłam potwierdzić w szkole, że się dostał. No, więc idę na to zebranie, bo ja lubię być przed czasem, a przecież o 17 kończyłam pracę, jeszcze byłam w aptece odebrać krem. Mąż się z dziećmi bawi na ogrodzie, bo jest piękna pogoda, piękny dzień dzisiaj mamy. No, więc idę na to zebranie teraz. Mówiłam wam, że lubię być przed czasem i 47 i chyba jestem jedna z pierwszych, przynajmniej tutaj nikogo nie widzę, ale wiem, że ludzie się wybierają, bo rozmawiałam tam z niektórymi mateczkami. Piękna pogoda, piękne niebo dzisiaj, prawda? W końcu. Witajcie kochani, oczywiście po dużej przerwie od tego zebrania, w każdym bądź razie omówimy dzisiaj sobie, co tam się działo, więc żałuję, że ominęliśmy to przy Arwim, bo naprawdę dużo się działo. Oczywiście byli prawdopodobnie wszyscy, albo prawie wszyscy rodzice, przynajmniej od każdego dziecka po jednym, do niektórych byli nawet obydwoje rodziców i tak dalej. No i na początku usiedliśmy sobie na krzesełkach i poznałam tam parę matek z przedszkola Enai. Z tego co wiem, to 5 dzieci z grupy Enai z przedszkola idzie z nią do klasy w szkole. Przywitała nas dyrektorka, też z każdym zamieniła indywidualne słowo. Na przykład był uczeń, który ukończył tą szkołę i teraz jego dziecko idzie do klasy Enai. Są też tacy, którzy mają starsze rodzeństwo, są też tacy, których rodzeństwo już skończyło szkołę. No więc tak powoli z każdym się przywitała, coś tam poniekąd usłyszałam, więc tak fajnie. Potem nas podzielili w 5-osobowe grupki. I były tak jakby, wiecie, sesje, nie? W sensie, że było 6 takich stolików, do których po kolei chodziliśmy. No i my zaczęliśmy od stołówki. A mianowicie przywitała nas główna kucharka. Próbowaliśmy jedzenie i dostaliśmy rozkład jadłospisu. Podobno jest troszeczkę inny niż dotychczas. Powiem wam, że to jedzenie było dobre. Ja próbowałam, była ten curry do spróbowania, ale tego nie próbowałam. Były te sausage rolls wegańskie, były serowe coś tam, takie zawijańce, były 3 ciasta i wszystko co próbowałam było takie świeże i dobre. Nie wiem, czy to wybrane specjalnie dla rodziców, ale powiem wam, że to takie pozytywnie, bo ja słyszałam różne opinie na internecie o posiłkach szkolnych, że tam, że mało i że niedobre. No, ale tutaj nie wiem ilości, ale, bo z tego co wiem, to rzeczywiście jest mało, aczkolwiek Arwiemu starcza i nawet tego nie chce jeść. Dobra, tu wam powiem, co jest, taką rozpiskę dostaliśmy, że, bo to się zmienia, to mają być 2 tygodnie i będą na przemian, gdzie teraz chyba jest 4 tygodnie na przemian. Oczywiście się powtarzają, ale, ale są inne. A tu są tylko, widzę, 3 wybory na dzień. W sensie 2 gorące posiłki i kanapki. Ja często zamawiam Arwiemu kanapki, ale przynajmniej zdecydowanie będziemy mogli eksperymentować, bo ona jest bardziej otwarta na różne posiłki. No i mamy tutaj pizza, kurczaczek i kanapka i deser. Tu mamy makaron, beef z ziemniaczkami, coś, minced beef z onion, pie
kurczak z tego, z piekarnika, potem jakieś burrito. O, to jest nowa. A, bo to jest zaznaczone, które jest nowe. Rzeczywiście. A nie ma tego. A nie jest chicken curry. Vegan sausage rolls, fish fillet. O, te cheese wheel? To właśnie próbowałam. Bolognese, pasta, bacon, czyli właśnie Arwi nie lubi, jak jest bacon, bo to jest od razu, że tak powiem, zapieczone z sosem, nie? Potem jest inna pizza, potem jest inny kurczak, potem jest cottage pie. Ja wam zaraz tutaj zrobię tego zdjęcie, to wam wrzucę. Jest rzeczywiście, wybór. W każdym bądź razie to było właśnie na pierwszym stanowisku, że próbowaliśmy jedzenie, rozmawialiśmy, czy dzieci mają jakieś alergie, jakie są opcje. Ja mówiłam, że Enaja co prawda alergii nie ma, ale już się zdarzało, że była na jakichś dietach, to powiedzieli, że jak będzie musiała zacząć jakąś dietę, to trzeba zgłosić i wtedy oni dobiorą z tego, co ona może nieść. Drugie stanowisko było finansowe. Szkoła ma coś takiego, że można założyć własne konto dziecku i to jest tak, że jakby oszczędzasz na nim i jak są jakieś wydatki szkolne, no to z tego mogą iść. Na przykład nam wspominali, że na 5. roku jest wycieczka za 200 czy 300 funtów, tam jedna jest do Londynu i potem chyba jakoś pół roku później jest jeszcze coś i że można od razu już odkładać, żeby było na potem. Potem jest ten poszkolny, no jakby świetlica, tak? After School Kids Club. I to kosztuje od 7:30 do zajęć, czyli do 8:45 6 funtów, czyli za godzinę. I potem jest od 3:20 do 4:20, czyli znowu za godzinę 6 funtów, a od 3:20 do 6, czyli za 2,5 godziny 10 funtów. Taki jest koszt. My się zastanawiamy przez te 3 dni, co ja pracuję, bo jakby mój mąż miał mieć cały ten school run, czyli zaprowadzić i odbierać to dziecko, to nie pasuje mu, że ja kończę o 5, więc zastanawiamy się nad tym, ale to jest 20 funtów 3 razy w tygodniu, no bo jest dwójka, nie? 60 funtów za to. Co prawda finansowo by się może opłacało, bo ja i on byśmy pracowali w tym czasie, ale to tak za darmo byśmy pracowali przez tę godzinę. W każdym razie też robią coś wakacje dla dzieci, ale miała mi babka włożyć do Arwiego torby właśnie co oferują, ale jeszcze nie włożyła. Mimo, że to już jest prawie miesiąc. W każdym bądź razie tutaj jest też taka do wypełnienia formularz, właśnie na co się decydujesz, jakich dni. Można to zmieniać jakby z tygodniowym wyprzedzeniem albo nawet parodniowym, jeśli potrzeba. Jeśli się ma jakieś benefity, to też są jakieś tam zniżki. Można mieć też Child Care Tax Reduce, to my to mamy, aczkolwiek nigdy tego nie używaliśmy, bo nie płaciliśmy za żadną opiekę nad dziećmi. Potem tu jesteśmy takie, że trzeba szczepić dziecko przed szkołą. I chyba w tym stole już nic więcej nie było. Potem byliśmy. Nie, chyba od tego w ogóle zaczęliśmy. Potem była stówka, a potem były te mundurki. No i w ogóle to dosyć właśnie takie pouczające, bo przy Arwim znaleźliśmy tą książkę, w której było opisane, jak co on potrzebuje. Poszliśmy tam, gdzie nam powiedzieli, tam wszystko kupiliśmy, tak jakby firmowe z logo szkoły. A okazało się, że wcale nie jest w wymaganiu szkolnym, że oni muszą mieć logo. Można mieć zwykłe żółte t-shirty tam tak mówili, albo te sukienki letnie, co dziewczynki mają, niebieskie albo żółte. To też nie są stamtąd, tylko są właśnie z normalnych sklepów. No my zdecydowanie przy Enai musimy Arwiemu takie shorty dokupić, ale teraz nigdzie nie można ich dokupić, z wyjątkiem tego miejsca, nic mi nie po drodze. Więc jak będziemy kupować Enai uniform, to kupimy Arwiemu też krótkie spodenki. On bardzo nie lubi chodzić w krótkich spodenkach, szczególnie do szkoły, no ja też zresztą. Ale kupimy, myślałam, żeby kupić Enai 3 cukierki, sukienki, tę żółtą, niebieską i taką szarą. To są takie 3 dopuszczalne właśnie wzory. Spódniczkę, spodnie. Oni mają ten sweterek na guziki dla dziewczynek, nie takie jak Arbi. No i zobaczymy. Muszę też zobaczyć, jak ona wyglądała w tych koszulkach po Arbi. Mi się wydaje, że są duże za duże, bo ona jest jednak rocznik młodszy, znaczy to ona będzie młodsza, jak pójdzie do tej klasy, co Arbi był, czyli ona jeszcze jest rozmiar wcześniej. A po drugie powiem wam, że oni tak te bluzki
Nie wiem, czy jedno po drugim będzie to nosić. Może jakoś takie zapasowe, ale raczej kupimy trzy na i trzy Arwiemu. Arwim chyba jeszcze swoje może nosić ten rok. Mi się wydaje, na razie nie widać, żeby były jakieś małe spodnie. Mu na pewno kupimy, bo są już tak na styk. Ale bluzki to nie. Potem jest, dostaliśmy też tej aplikacji, co się zamawia jedzenie. To właśnie chyba było przy tym stoliku ze stołówką. No ja już to wiem, bo... Ale też właśnie w zeszłym roku nie wiedziałam i do ostatniej chwili wypytywałam się o to hasło i tak dalej. A tu widzicie, tu hasło nam jeszcze nie dali, ale oni powiedzieli, że dadzą mi kod, że dodam drugie dziecko jakby. Potem dostaliśmy taką teczkę. Tu są właśnie wszystkie, muszę to uzupełnić, też jeszcze oddać. To jest wszystko, co szkoła o nas wie jakby, w sensie nasze adresy, numery telefonu, pozwolenia na robienie zdjęć, upublikowanie ich na Facebooku, na stronie tej, na stronie, no właśnie tu jest o uniformach, koszty uniformów, jestem ciekawa, czy coś się podwyższyło, chyba raczej nie. Można mieć kilt za 4 funty. No więc koszulka 7,50, sweter 11, ale sweterek dla dziewczynek, czyli właśnie rozpinany 12. Spódniczka 12. Długie spodnie dla chłopców od 9. Zależy jeszcze jaki rozmiar, nie? Ta torba, co oni noszą do szkoły, to jest 6,50. Co tu jeszcze? Aha, i potem jeszcze można mieć te naklejki. My nie braliśmy dla Arwiego, ale chyba weźmiemy tym razem dla obojga. Bo Arwi zgubił sweter, nie wiem, chyba po miesiącu. Nie przyniósł i potem tak mówię, że on miał 3 kupione, a ma 2. I w sumie dopiero jakoś miesiąc temu jakiś dostaliśmy. Nawet nie wiem, czy to ten, ale dostaliśmy z powrotem, więc... No, to można zamówić wcześniej. 10 funtów depozytu, ale my tam ostatnio szliśmy tak normalnie do sklepu i nam wybierali. Tylko, że nie będziemy czekać tak jak ostatnio do ostatniej chwili, bo była duża kolejka. Chociaż podobno tam zawsze jest kolejka, ale no jakoś tam się wybiera, pewnie sama z dziećmi. Może to będzie chciał wziąć wolne na to, ale wątpię. Chyba, że się na mieście spotkamy, wejdziemy tam i on potem pojedzie do roboty. Tak ostatnio robimy. Dzięki temu on jest obecny na wszystkim, ale nie marnuje jakby swojego czasu w pracy, bo tylko idziemy razem, a potem on jedzie do swojej. No to jest chyba wszystko w tych filach. Arwi ma też taką teczkę. Nie za bardzo wiem, po co ona jest, bo nic tam nie dostajemy do niej. Potem mieliśmy spotkanie z nauczycielką i przy nauczycielce dostaliśmy właśnie to. I tu jest, że Arwi nie będzie miał, w ogóle u nas w podstawówce w Polsce, przynajmniej u mnie tak było, że do nauczycielki zostałeś w pierwszej klasie, to szła z tobą przez całe, że tak powiem, podstawówkę, tam pierwsze 3 klasy, potem kolejnie. A tutaj jest tak, że co roku masz inną nauczycielkę. I to nawet jeszcze też nie gwarantuje, że ta jest zawsze w reception i ja myślałam, że tak będzie, że ja będzie miała tą co Arwi, ale w tym roku będzie ktoś inny miał reception. I ogólnie ta druga nauczycielka, co Arwi ma, idzie jako pomoc do trzeciej klasy. A ta, co teraz Naja będzie mieć, to uczy Arwiego matematyki. W każdym razie rok szkolny zaczyna się 3 września, ale nie cała klasa zaczyna 3 września. Podzielili ich na pół, przez to, żeby wszyscy naraz nie przychodzili 3, czyli wcześniej zaczynają osoby, które mają już rodzeństwo w szkole, żeby jednak łatwiej było. Jest też takie spotkanie dla dzieci, żeby się bawiły razem i to już było 25 lipca i 25 czerwca i teraz 5 lipca jest kolejne. Na tym jednym już była, a na tym drugim chciałabym, by poszła, ale mamy wizytę u lekarza z Arwim, więc nie wiem, czy uda nam się to zrobić. No, tutaj są właśnie te daty. To wam chyba pokazywałam tą całą książkę z opisami zasad w poprzednim filmiku. Ten już i tak będzie długi, więc po takie szczegóły zapraszam do poprzedniego filmiku. Mam też playlistę na temat tematy szkolne i tam takie rzeczy zapisuję, jak mówię, takie pogadanki o szkole. Tutaj jest właśnie o uniformie, o listach ze szkoły, komunikacją ze szkoły i tu mówię, to szczegółowo opowiadałam o każdej tej kartce przy Arwim, więc zapraszam tam. No i potem dostaliśmy jeszcze tak jakby prezent dla dziecka. Dostali książeczkę i o tej książeczce były, mamy już taką samą, jedna z ich ulubionych książek. Dlaczego? O żabie, która nie chce siedzieć na gałęzi.
No, na kłodzie w sumie. No i tutaj jest śmieszne, dzieci lubią i ogólnie trzeba się powiedzieć, te zajęcia, które mieli na Play and Stay, właśnie robili odnośnie tej książki, robili żabki i takie inne rzeczy. I to właśnie nauczycielka chciała im dać wcześniej, żeby się trochę oswobodzili. Tu są też różne takie gry i zabawy. Tak, w sumie inne są niż NRB miał, więc na pewno je zrobimy. Ja jeszcze tego nie otwierałam wszystkiego. Mamy jeszcze kupę czasu, żeby się tym wszystkim pobawić. Są numerki, jakieś różne takie wycinanki, no, takie pierdołki w orzabce. Pamiętam, że Arwi miał troszeczkę inne. Coś tam się powtarza, ale chyba nie, zdecydowanie nie wszystko. To na pewno jest wybór nauczycielki, więc dlatego pewnie to jest, dlatego jest inne. I to jest pewnie to, co robili na tych zajęciach. Ja nie byłam z nią na tych zajęciach, to mój mąż był. Więc mówi, że ciężko mu było nie zasnąć, bo się dzieci bawiły, a oni tylko siedzieli i patrzyli. Są takie karty. O. Do liczenia, misiów. Też tego Arby nie miał. Już nawet sobie zobaczę ten filmik, żeby być pewny, ale na pewno było troszeczkę inaczej. Tu jest taka żabka właśnie. No, a tu mówię, że tego. Gratulacje, że dostałeś się do szkoły. Fajne. Dobra. Ze mną walczy, że nie ma miejsca, już wszystko usunęłam, nie wiem jak zmontuję ten filmik, więc żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że Wam się podobało. Na razie, pa pa!